Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Linda Noskiewicz, orędzie Boga Ojca, na czasy ostateczne. Dzieci, ja jestem waszym miłosiernym ojcem i drzwi miłosierdzia zostały otwarte, aby ludzkość znalazła okazję do współczucia i dlatego przychodziła do mnie po nie i trzymała je mocno w swoich piersiach. Ale tak niewielu przychodzi do mnie po moje wieczne miłosierdzie. Gdybyście zrozumieli istotę i wartość tego daru, jakże byście się do mnie garnęli. Dzieci, te drzwi, które tak długo pozostawały otwarte, zamykają się. Nawet gdy rozważacie mądrość szukania mnie, zamykają się. Nie czekajcie, moje dzieci. Ach, tak wielu z was, moje ukochane dzieci, jest w tak ciężkim stanie. Tak wielu zostanie wrzuconych do piekła, nawet gdy ja gorzko płaczę nad tymi duszami, które są zagubione. Wielu spędzi swoją wieczność w palącym zadośćuczynieniu za grzechy. Wierzcie w to, moje dzieci, że to jest prawda. Ja jestem miłosiernym ojcem i sprawiedliwym sędzią. Nawet najmniejsze z moich dzieci muszą dokonać swojej poprawy. Ilość czasu i wielkość oczyszczenia jest zależna od każdej rzeczy, nieważne jak drobnej, którą teraz robicie. Każdego dnia wasze dusze są dotykane przez wasze czyny, czy są one dobre i błogosławione, czy złe i ciemne. Każde z nich oddziałuje na wasze dusze zarówno łaskami, jak i bliznami czy ranami. Wasze dusze są tak delikatne. Dzieci, nie wolno wam zwlekać, ale wierzcie, że ja pilnie wzywam was. Módlcie się, aby inni usłyszeli i odpowiedzieli na moje miłosne wezwania, zanim drzwi miłosierdzia zostaną całkowicie zamknięte. Gdyby moje dzieci rozumiały naturę mojego współczucia i rzeczy wiecznych, widziałybyście konieczność mojego miłosierdzia. Nie czekalibyście i nie robili sobie ani nie pozwalali na zajęcie się innymi troskami. Módlcie się, moje dzieci, ponieważ tak wielu nie odpowiada, kiedy słyszy, i tak wielu, kiedy słyszy, świadomie odwraca moją miłość z radosną dumą ze swojej mocy nieposłuszeństwa wobec kogoś tak wielkiego jak ja. Te dzieci są kołysane przez ciemność i są przywiązane mocno do jej niegodziwości. Tak więc, moje dzieci, jest bardzo ważne, abyście się za nie modlili. Wasze modlitwy są dla mnie pieśniami i zachwycam się waszymi słowami, zarówno tymi ważnymi dla was, jak i tymi, które uważacie za bezmyślne lub nieważne. Czerpię taką radość, kiedy włączacie mnie, waszego Pana Boga i Ojca, w piękno waszego życia. To był mój dar miłości dla was i raduję się widząc was uczestniczących w miłości ludzkości i w samej radości, jaką macie dla życia. Dzieci, a czyż życie, które daję wam i waszym małym kwiatkom, nie jest tak wspaniałym i radosnym darem? Taki, który zawsze powinien być ceniony, szanowany i wykuwany przez miłość. Tak, samo stworzenie życia było wielkim aktem miłości ze strony waszego Ojca Niebieskiego. Ale płaczę i smucę się najbardziej, ponieważ ten świat stał się ludem śmierci. Staliście się ciemnością w waszym oddaniu się przemocy, grzechowi, rozpuście, nienawiści i śmierci. Umiłowane dzieci, przeklinacie dary moich małych kwiatków i zabijacie każdy z nich bez zastanowienia. Zabijanie stało się drugą naturą w waszych duszach. Co zrobicie, gdy wielka śmierć nawiedzi tę ziemię? Jak się ukryjecie? Jaką będziecie mieli drogę ucieczki? Kto będzie walczył za was w tych niebezpiecznych czasach? Nie będę tolerował brutalnych morderstw moich darów małych kwiatków. Czyim prawem niszczycie to, co stworzyłem? Nie jesteście jedynym prawdziwym Bogiem, jestem nim ja i to,
Co daję człowiekowi, mogę również zabrać. Istnieją związki, które nie przyniosą żadnego owocu. Mężczyzna z mężczyzną nie przyniesie owocu, ani kobieta z inną kobietą. Dzieci, wasze zdradzieckie natury pozwoliły temu grzechowi zakorzenić się i rzeczywiście otrzymać pełną zachętę od tych, którzy wiedzą, że to jest grzech. Moje dzieci dobrowolnie idą na kompromis z grzechem. Stał się on już tak znajomy, że nie można go rozpoznać w waszych zaciemnionych sercach. Dzieci, łatwo dajecie się zwieść tym, którzy służą Antychrystowi i stale ciągną wasze dusze. Są chciwi waszych dusz, aby móc położyć dusze moich ukochanych dzieci przed odrzuconym aniołem, szatanem. Tylko żarliwą i nieustanną modlitwą rozeznacie, co jest prawdziwie białe na całej powierzchni, a co jest tylko okleiną bieli z wnętrzem tak zczerniałym przez grzech, że aż śmierdzi siarką. Dzieci, ja jestem miłością. Wiedzcie, że tak jest w przypadku wszystkich waszych serc i dusz. Wiedzcie również, że zło istnieje i szaleje na tym świecie. Jak możecie walczyć z tym, czego nie widzicie i nie możecie zidentyfikować? Dlatego mówię do każdego z moich ukochanych dzieci, módlcie się. Módlcie się, a wasze dusze będą chronione przed tym, co złe. Módlcie się, a będziecie uratowani od wiecznego zatracenia przez ręce mojego błogosławionego Syna. Dzieci, oddajcie hołd i czcijcie z wielką miłością mojego błogosławionego Syna, Chrystusa Jezusa, bo w swojej miłości do was przyniósł wam odkupienie dla tego świata. Dzieci, módlcie się do mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa i obsypujcie go słowami miłości i uwielbienia. Jakże wasza miłość łagodzi ból jego ran. Wiedzcie, że każda zadana rana przez człowieka jest otwierana na nowo z każdym grzechem, który prowadzi choćby jedno z was do piekła. Dzieci, jesteście odkupieni przez Chrystusa Króla, a Jego miłość do was nie słabnie, tak jak nie słabnie moja niezgłębiona miłość do was. Ale wiedzcie, moje najdroższe i ukochane dzieci, że nie jesteście zbawieni, dopóki nie szukacie miłości i współczucia waszego Pana Boga i Ojca. Dlatego, mówię, przyjdźcie do mnie nieskrępowani drobnymi lub nieważnymi troskami tego świata. Zaufajcie mi, jak dziecko ufa swojemu kochającemu ojcu. Wiedzcie, że nie pomijam moich dzieci i że moja wola wobec was jest dobra, kochająca i sprawiedliwa. Nie wątpcie w wasze utrapienia. Na co komu wiara, którą tak łatwo można rozerwać? Wasza wiara musi być jak głazy na górach, przyklejone w swej ciężkości do swego fundamentu ze skał. Musicie być religijni w waszym nabożeństwie do mnie i zwiększyć ilość odmawianych różańców. Dzieci, sama moc tej modlitwy ratuje wielu z tego świata. Módlcie się za tych, którzy zostali zapomniani i których dusze płoną w nieskończonym zadośćuczynieniu za grzechy. Dzieci, módlcie się i przygotujcie swoje serca na tak potrzebną korektę człowieka. Chociaż będzie to szokująca i straszna rzecz, to jednak przetrwacie dzięki waszym modlitwom i będziecie wiedzieć, że wasza lojalność i zaufanie do Chrystusa są zasłużenie mądre. Bo Chrystus jest miłosierny i sprawiedliwy, a czymże jest sprawiedliwość bez miłosierdzia, tylko zimną i zatwardziałą rzeczą. Dlatego módlcie się i pojednajcie swoje życie ze mną. Wiedzcie, że to oznacza znak i dowód dni ostatecznych. Widzicie świat taki, jakim był, rok po roku, a wasze grzechy z roku na rok tylko się powiększają. W jaki sposób rodzic powinien zareagować na swoje kochane, lecz niesforne dziecko? W swojej miłości korygują dziecko dyscypliną lub konsekwencjami. Zobaczcie,
że moje działania są z miłości, a nie ze złości czy nienawiści. To, co przychodzi, jest rozpaczliwą próbą otwarcia zamkniętych oczu tych, którzy są letni w swojej wierze i niewierzący. Tylko kalumnie sprawią, że moje dzieci usłyszą i tylko klęska lub katastrofa otworzy oczy wątpiącego człowieka. Umiłowane dzieci, módlcie się. Módlcie się za ten świat i za tych, którzy chcą go zepsuć. Módlcie się za moje sługi, bo tak wielu będzie cierpiało wielkie utrapienia. Będą odrzuceni przez swój świat za ich miłość do mnie. Moi słudzy zostaną zdradzeni przez swoich skorumpowanych braci i zamęczeni przed ludźmi. Moi słudzy osłabną w wierze i odwrócą się od swojego Pana Boga. Módlcie się, aby moi słudzy budowali swoją siłę duchowej miłości do mnie. Módlcie się, aby każda z katastrof, które mają miejsce, były łagodzone jeszcze przez wasze modlitwy. Wasze kochające modlitwy złagodziły zniszczenia wielu, wielu katastrof. Taka jest właśnie siła modlitwy. Umiłowane dzieci, nie liczcie waszego czasu jako dużo. Nie możecie wiedzieć, kiedy nadejdzie czas zadośćuczynienia. Dlatego kochajcie mnie całą swoją istotą i chwalcie Syna Bożego, Chrystusa Jezusa przez wszystkie wasze dni. Pokój, moje dzieci. Daję wam mój pokój.